1 września 1939 roku. Trzecia Rzesza Niemiecka dokonuje agresji na Polskę. 17 września naszą ojczyznę atakuje ZSRR. Czwarty rozbiór Polski stał się faktem. Polski rząd musiał emigrować za granicę. Niedługo potem podjęto decyzję o utworzeniu w Wielkiej Brytanii zespołu spadochroniarzy cicho-ciemnych. Pojawiali się po cichu i znikali w ciemności. Jednym z nich był Stefan Szymanowski, który zorganizował obóz szkoleniowy dla skoczków pod nazwą Samodzielnej Kompanii Grenadierów. Już jesienią 1940 roku został zrzucony do okupowanej Francji w celu odtworzenia polskiej sieci wywiadowczej w Niemczech. Współpracował z parzanką Shireen Carey. Jednak kiedy ta przeszła na stronę niemiecką, jego sieć się rozpadła. 64 agentów aresztowano. Jemu się udało. Działał dalej w Paryżu pod pseudonimem Rab. Około 1942 roku nastąpiło aresztowanie wywiadowców, ale Rab pozostał na wolności. W listopadzie otrzymał rozkaz z Londynu o konieczności ewakuacji do Hiszpanii. Niestety został tam aresztowany przez gwardię cywili. Po zakończeniu II wojny światowej Rab nie mógł wrócić do komunistycznej Polski. Zamieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 1939 roku. Grochy cicho-ciemnego i jego żony spoczęły zgodnie z wolą zmarłego w Mikstacie.